No dzień dobry kochani, witam się z Wami z naszego nowego mieszkanka. Jak oglądaliście poprzednie filmy, to wiecie, że przeprowadziliśmy się do Holandii. Więc tak, jest to pierwszy vlog. Ja już jestem po śniadanku. Przepis na tą owsiankę, moją popisową, bo zawsze są o nią pytania, znajdziecie na dole w opisie filmu. Jakie plany na dzisiaj? Słuchajcie, ogarnianie. Stwierdziłam, że nie tylko ogarnę jeszcze bardziej to mieszkanie, ale też siebie, więc razem spędzimy sobie dzień, pierwszy domowy vlog z nowego mieszkania. Coś tam zobaczycie, ale stwierdziłam, że house tour zrobię dopiero jak rozpakuję tutaj wszystkie pudła, pochowam do szaf. No i ogólnie urządzimy się, udekorujemy, żeby to pięknie wyglądało, bo jesteśmy mega zadowoleni. Naprawdę, nie spodziewałam się. Super nam się jak na razie mieszka i mam nadzieję, że tak zostanie. Ja zaraz zamierzam zrobić trening, a później właśnie ogarnąć inne sprawy. Nagrywać więcej takich właśnie vlogów, nie tylko domowych, ale też na zewnątrz. No bo jeżeli nie byliście nigdy w Holandii, no to chciałabym Wam coś pokazać, a przy okazji sama zwiedzić ten kraj. Ale poradniki również się, będą pojawiać, więc nie martwcie się. Teraz robię sobie taką szybką pielęgnację. Zazwyczaj ona właśnie wygląda w ten sposób. Powinnam sobie jakąś maseczkę nałożyć, ale to już za późno, bo nałożyłam krem. No i słuchajcie, dlaczego nie nagrywam od razu house tour i nie pokazuję Wam całego mieszkania? Bo jest cały czas jeszcze trochę nieogarnięte. Jest ono w pełni wyposażone, ale brakuje paru mebli, żeby schować dużo rzeczy. Poza tym mieliśmy mały problem z łazienką, a konkretnie z wanną, bo jest to penthouse, czyli dwupoziomowe mieszkanie i wanna oraz sypialnie mamy na górze i ta wanna, słuchajcie, przeciekała, że po prostu lało się na dole z sufitu, więc po prostu wzywaliśmy hydraulika. No i pokażę Wam coś. Tak wygląda teraz nasza wanna. Hydraulik przyszedł i musiał tutaj wyburzyć, żeby zobaczyć, co się tam dzieje pod spodem, pod tą wanną. I rzeczywiście tam jakaś rura chyba była odczepiona, więc oni teraz muszą to naprawić. Także tak, takie przeboje już na początku mieszkania. Ale trudności są potrzebne, bo słuchajcie, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Więc dobra, jeszcze myślę, że włosy sobie ogarnę i może zrobię szybki jakiś makijaż. Zobaczę. Mam ochotę właśnie dzisiaj o siebie zadbać, żeby się lepiej czuć. Czy ja się właśnie ogarnęłam i idę do pralni zrobić pranie? Być może. Słuchajcie, niektórzy stroją się, jak idą wyrzucić śmieci, bo nie wiadomo, kogo się spotka po drodze. Oczywiście żartuję, dzisiaj jeszcze musimy zrobić zdjęcia, coś tam dla Was ponagrywam. No i też chcę się dobrze czuć przez cały dzień. Także słuchajcie, my mamy na dole pralnię, ponieważ mieszkamy w wieżowcu. I po prostu ja się czuję jak w amerykańskich filmach. Biorę swoją siatę i idziemy! Mam taką aplikację i patrzę sobie, że dwie pralki są dostępne, więc słuchajcie, zaraz sobie zarezerwuję i lecę, żeby nikt mi jej nie zajął.
wstawiłam to pranie i przyleciałam tutaj szybko, bo zapomniałam, że dzisiaj mam angielski, bo już od miesiąca mam lekcje indywidualne z native'em i właśnie muszę się zalogować tutaj. I zaraz zaczyna mi się lekcja. Coś tam wam pokażę. Yeah. Do you have a bath at all, or? Yeah, we can't take a bath, but we have a shower, so it's okay. Okay, that's okay. Yeah. Well, you're your own boss, aren't you? Yeah, yes, I am. So we have a good terms. Ja już po angielskim. It was lovely. Nie wiem, czy mój angielski jest jakiś dobry, ale ważne, że się go uczę. Muszę teraz trochę ogarnąć mieszkanie, zrobić na szybko obiad, bo przyjeżdżają się w końcu meble. A właściwie szafy i komody. Zamówiliśmy z IKEA i dzisiaj jest dzień dostawy. W końcu będę mogła pochować te pudła, które mnie niesamowicie tutaj irytują. I ogarnąć to mieszkanie, ładnie udekorować. Can't wait. Chociaż trzeba będzie jeszcze złożyć te wszystkie szafeczki, co też pewnie potrwa trochę, no bo ja tego nie będę składać. Chyba, że chcielibyście zobaczyć, jak ja składam, ale nie, to by nie wyszło nam na dobre. Lepiej, żebym to zrobiła z mężem, albo niech on sam się tym zajmie, a ja później tam wszystko po prostu pochowam i będzie pięknie. Słuchajcie, części do naszych mebli. Panowie wnieśli resztę na górę. No nie mogę się doczekać, jak będziemy to składać. Potrwa to chyba cały tydzień, albo i dłużej. Postanowiliśmy to uczcić lodami. Nie wiem, czy wiecie, ale moje ulubione to są jogurtowo-wiśniowe. To myślałam, że są właśnie te, ale to są z owocami leśnymi. Też na pewno będą dobre. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobał i mam nadzieję, że będziecie śledzić moje życie w Holandii. Także tyle na dzisiaj. Pa, pa.